też na plaży dopisali ludzie i robiliśmy piękne cuda z piachu. Już czwarty rok ta inicjatywa trwa razem z pływaniem na byle czym. Oczywiście najbardziej chyba cuda z piachu się cieszą największą popularnością, dlatego że dzieci uwielbiają lecieć różne piękne rzeczy, rzeźby i tak dalej z piachu. I pomagają w tym oczywiście rodzice, więc to jest inicjatywa rodzinna i myślę, że to bardzo zbliża i w końcu rodzina może być cała w komplecie i przy jakimś pomyśle razem tutaj pracować. Także cieszymy się, że bardzo dużo chętnych dzisiaj było, no pogoda dopisała i mam nadzieję, że w przyszłym roku znowu się spotkamy. Cztery i ry, poszli! Płyniemy, płyniemy! Płyniemy! Tak jest, tym krzesełkiem. No super, super, w tych rękawiczkach wojskowych, bojowych nawet bym powiedział, o, z tym krzesłem. Coś dla fotoreporterów. Tam pan się... A co pan tam robi? A czapkę? Dobra. Dobra, okej. Okej. Pani Darko... Drugie miejsce. Bo było fajnie i ciekawie. Lena, Tymon, Cypria, Grudzisz. A reszta nagrody pocieszenia, a reszta nagrody pocieszenia. Zapraszamy w ogóle 17. Ogólnie o konkursie dowiedziałem się jakieś 20 minut temu i wraz z moim przyjacielem wpadliśmy na pomysł, żeby wykorzystać Tomasza jako nasz obiekt przekupny do tego, żeby wygrać. I jak widać się udało. I ogólnie szukamy Czaja, brat naszego kumpla. Ma jakoś 1,80 m, nie mówi po polsku, jest Japończykiem. Koszulka w smoki. Nie wiem, gdzie jest Czaj. Wracaj do domu.